dzień dobry widzowie, zapewne kiedykolwiek widzieliście takiego oto peta. Ale mam do was bardzo istotne pytanie. Po pierwsze, czy widzieliście takiego hoverboarda? Albo na przykład, czy widzieliście, że możemy mieć Titanika tego właśnie peta? I o tym właśnie widzowie w dzisiejszym odcinku. Jest ze mną Węgorz, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam serdecznie widzowie. Dzisiaj opening 390 jajek, w których rzekomo jest taki Titanik. Na samym starcie oczywiście widzowie zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonem mój oraz Węgorza. Napiszcie w komentarzu swój nick z Robloxa i bardzo ważna rzecz. Mianowicie widzowie, dla was taki bardzo piękny, jak widzicie, Golden Huge Pet z mojego ekwipunku do wygrania. Jeśli oczywiście jesteście subskrybentami naszych kanałów. Po drugie widzowie, w komentarzu napiszecie swój nick. No i oczywiście widzowie, jest on dla osób, które będą jutro na starcie mojego trybu, czyli Jumping Pet Simulator, czyli najpiękniejszy tryb Roblox, jaki kiedykolwiek widzieliście. Coś, co prawdopodobnie może nie przebije Pet Simulatora, ale będzie jego dobrą konkurencją. Więc widzowie, jeśli chcecie sobie zgarnąć jakiego peta, wbijcie na grupę Yomao Games, jest nas prawie 60 tysięcy. Przy okazji wbijcie sobie na tryb, link macie oczywiście w opisie. Zostawcie follow oraz favorite, to jest bardzo istotne. No i bądźcie w piątek o godzinie 18:00 na starcie, bo będzie mocny start. I przy okazji stream na moim kanale, link do streama macie tutaj, więc widzowie tyle. Dzisiaj gramy sobie, można powiedzieć, takiego testowego pet simulatora. Generalnie, jeśli dobrze wiecie widzowie, jeśli dobrze wiesz Węgorz, trzeba zapłacić bardzo dużo robuxów, żeby dostać po prostu takiego peta. No bo jeśli chcesz takiego ekskluzywa, no to musisz kupić ten najdroższy pakiet diamentów, co nie? I tam stary, masz malutki procent szansy na to, że dostaniesz w ogóle huge'a, więc to jest w ogóle niesamowite. A dzisiaj widzowie, mamy jajka, które będziemy sobie otwierać. No i oczywiście te jajka wyglądają w sposób taki. Exclusive Egg 12 się nazywają. No i po prostu rzekomo jest tutaj stary gdzieś Titanik. Co prawda podczas kupowania mieliśmy informację, że jest tutaj Titanik. Tutaj mamy huge'a, tutaj mamy Titanika. Więc zobaczymy widzowie, na ile to się ma, jak wygląda ten Titanik oraz czy rzeczywiście jest szansa, że zostanie on wprowadzony do zwykłego pet simulatora. A sprawdzimy to, zobaczycie zresztą w jaki sposób, bo ja jestem w stanie rozpoznać peta, który zostanie wprowadzony jako Titanik, a ten, który jest fejkiem. Więc widzowie, oglądajcie do końca, to wam powiem, zdradzę wam właśnie ten sekret. Więc widzowie, robimy i lecimy. W takim razie mamy prawie 400 jajek do otwarcia, za które byśmy musieli wydać, nie wiem, chyba 50 tysięcy złotych, coś takiego, widzowie, nie mam pojęcia, ale... Diamentowe to pewnie tak. No, więc uwaga, okej. Okay. Jak widzicie, wypadają nam ekskluzywy przede wszystkim, więc no generalnie, no tutaj... Ej, w sumie no, patrząc na to, ile jest procent na huge'a w tym jajku, bo chyba 50, tak? To no, rzekomo, dziwne. rzekomo. Ale widzicie widzowie, wypadają nam rainbowy. Zobaczymy, czy będziemy mogli trafić przede wszystkim tego Titanika, którego mieliśmy tam napisanego. Czy to jest scam? O! Mamy huge'a, okay. Ale powiem tak widzowie, otworzyliśmy ile? Ile już otworzyliśmy? No trochę otworzyliśmy i dopiero wtedy mieliśmy szansę na tego huge'a. Huge wygląda tak widzowie, jest bardzo ładny, wiem, że Puzon go miał, więc jest przepiękny, szczerze to jest najładniejszy pet, w ogóle jeszcze taki hoverboard widzowie. Jeszcze sobie bierzecie... Stylowa, moje włosy do tego, patrz. No nie, no jest mocno widzowie, tak samo jak mocny będzie Jumping Pet Simulator ten piątek, godzina 18, start. Dobra, otwieramy dalej stary, otwieramy dalej, jestem ciekawy stary, czy w ogóle Titanik będzie, bo tak jak mówię widzowie, ja wam zdradzę, czy jest szansa w ogóle na to, żeby taki Titanik był, bo... Jak go zobaczysz, tak? Jak go zobaczę, ja od razu będę wiedział, że może zostać dodany do peta. To jest na pewno pewne. Dropią nam shiny, dropią nam goldy, dropią nam rainbowy, generalnie różne fajne rzeczy nam dropią, ale no nie zmienia to faktu widzowie, że no... Nie jest jakoś wybitnie, nie ma co się oszukiwać, że no nie jest wybitnie widzowie, no mogłoby być mocno, ale mocno po prostu nie jest, mocno będzie dopiero widzowie w piątek o 18 na Jumping Pet Simulator. Przepraszam. To powiem tak, wydaje mi się, że te jaja to scam ogólnie, że jakby wydaliśmy diamenty, że jest 50% szans na huge'a. Tak, mi się wydaje stary, że o widzisz dopiero huge wypadł, więc no nie wiem widzowie, zobaczymy jak z tym Titanikiem, więc oglądajcie do końca, żeby się przekonać, czy on w ogóle tutaj może nam wypaść. Ale jeśli wypadnie, no to tak jak mówię, zdradzimy kurde myka i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie widzowie, tych jajek otworzyliśmy no dosyć dużo, więc generalnie wydaje mi się, że no tutaj zanim skończymy to otwierać, mamy jeszcze dużą szansę na to, żeby takiego Titaniczka sobie wyrwać. Wydaje mi się, że no jest jakaś tam szansa, aczkolwiek no po prostu zobaczymy. W ogóle widzowie, pamiętajcie, że jeśli wbijacie na takie tryby, nie zostawiajcie tutaj robuxów. To są tryby, które generalnie nie powinny od was wymagać robuxów. Możemy sobie wejść w sklep. A nie, jednak nie. Admin panel. 3000 widzowie lajków i kupuję admin panel w pet simulatorze. Fake. Ale jednak, więc widzowie, zostawcie lajki i kupujemy. Jestem ciekaw, co wtedy będziesz mógł zrobić. Ja stary też jestem ciekawy, co mogę zrobić. Ale widzowie, ważne jest to, że no kurczę, nie wydawajcie robuxów na ten tryb. Mimo wszystko pamiętajcie, że to nie jest w ogóle. To nie oddaje, co nie? To nie oddaje. Czekaj chwilę, tutaj możemy sobie użyć boosty co najwyżej. Mamy w ogóle poglak. Ten poglak widzowie, no nie wiem co nam daje, ale no daje nam jakieś potężne szczęście może. No i dobra stary, otwieramy dalej, co? Dawaj. O,
Shiny o, huge? Ja ile taki shiny byłby pewnie wart. No, ej, shiny huge widzowie taki. Czajcie takiego shiny huge dorwać. To by było giga mocne. To by było naprawdę, naprawdę giga. Wow. Stary, jak to wygląda w ogóle? Co to jest? To wygląda jak w ogóle pet nie z tej gry. To wygląda jak jakiś nieziemski pet. Co jest? Definitywnie najładniejszy pet. Widzowie, nie kłóćcie się. Przepiękny jest. Dobra, otwieramy dalej, widzowie, do końca. Zobaczymy, co najlepszego jest w stanie nam dropnąć. To w ogóle ten odcinek też, widzowie, nagrywamy w ramach testu, bo wy kupujecie te diamenty za bardzo dużo pieniędzy, żeby dropnąć tego peta. Macie naprawdę małą szansę, że go dropniecie, to raz. A dwa, żeby wam wypadł taki, który się wam opłaci pieniężnie, to jest w ogóle, to w ogóle, widzowie, nie ma sensu. O, mamy tutaj huge'a kolejnego, ale, widzowie, nie ma sensu, żebyście wydawali pieniądze na to, bo pamiętajcie, to jest bardzo dużo pieniędzy. Nie idźcie do matki, nie kradnijcie jej z karty kredytowej. To jest niefajne, widzowie, a wątpię, że z kieszonkowego tak, o, wydajecie, nie? Nie, no, widzowie, ale serio, jakby... O, nice. No, to oddało. To oddało. Ale widzowie, serio, Pet Simulator jest bardzo drogi. Jakby kupujcie sobie Game Pass, jeśli rzeczywiście macie swoje pieniądze. O kurde, golden. Jeśli macie też swoje ładny. Pieniądze, też ładny. Jeśli macie pieniądze, widzowie, swoje, git, wydawajcie sobie. Wow, na nie, co no, chcecie? To dużo dał. No, wydawajcie sobie na co chcecie, widzowie. Nie, o kurde. Na co nie, chcecie, nie. Ale serio. Pamiętajcie, że pieniądze lepiej spożytkować na coś innego, widzowie. Nie wiem, zainwestujcie w coś. Nie wydawajcie aż tyle na takie coś. Jeśli kupicie sobie Game Passa, kupcie sobie chipsy i wbijcie na Jumping Peta, widzowie. Wow! Widzowie, ogólnie powiem wam tak. Nie kupujcie rzeczy RNG w gierce. Nie opłaca się. Kupcie sobie Game Passa, widzowie. Game Pass w Pet Simulatorze. Fajna rzecz, nie? Fajna rzecz. Bardzo. Macie kupować jajka, widzowie. Dajcie jajka youtuberom, widzowie, żeby youtuberzy kupowali te jajka, żeby oni, ci ludzie, którzy mają mega dużo siana, wprowadzili te huge pety w obieg, żebyście wy mogli kupić je za diamenty, a nie jak cymbałki za prawdziwy hajs. Bo wiecie, widzowie, tutaj chodzi o to, że wy wydacie tej kasy dużo, a później będziecie smutni. Ja wiem, że to jest taki zastrzyk adrenalinki, bo jak ja grałem w Metina i ulepszałem kuziki na plus 8, widzowie, no to nie siadły mi, no i zacząłem walić głową w ścianę. Mama do mnie podchodzi, mówi: Filipku, co się dzieje? Mówię: mamo, spaliłem item w Metinie. Mama nie wiedziała, co się dzieje, no nie? Nie doprowadźcie, widzowie, do tego, żeby rodzice nie wiedzieli, co z wami się dzieje, bo nie trafiliście huge diamond cata w gierce komputerowej. Czajcie, o co chodzi, nie? Więc kupcie se Game Passa, kupcie se podki do boostowania, grajcie se, dropcie se, expcie se, nawalajcie w te giereczki, ale umysł sobie, widzowie, zahartujcie, żeby wiedzieć, że najlepiej pieniądze spożytkować tak, żeby się wam to później zwróciło. Mając Game Passy, zarobicie więcej kasy. Nawet rymowałem. Wow! A kupując coś takiego, macie szansę, że nic nie dostaniecie. Za każdym razem, jak rymujesz, to ci oddaję. Musisz jeszcze jeden rym dać. Stary, Jumping Pets heca jest. Mega. Mega zajawa. To musi być Jumping Pets. Ciężko coś zrymować. O, no więc widzowie, słuchajcie, na tym kończymy ten wspaniały odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, żeby wbić na ten bardzo fajny odcinek z Fortnite'a, który nagrałem z Przemkiem Pro, Jacobem, wieloma innymi twórcami. Bardzo fajny, polecam serdecznie, bo naprawdę mega jest odcinek. Węgorz generalnie gotował mi fajne rzeczy, a później po nich miałem takie o. No, a tutaj widzowie macie oczywiście kanał Yoshi Ale Plus, na którym wrzucamy też Robloxa, będziemy wrzucać codziennie, jak będzie chodził tryb. Macie też kanał Węgorza. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i hej, widzimy się o 18:00 w ten piątek.